2020 rok to rok bardzo wielu rocznic. Rocznic, których trudno byłoby tu wymieniać, ale na pewno dla nas, dla Polski, dla wszystkich tych, którzy są przywiązani do demokracji, samorządności, 40-lecie porozumień sierpniowych i 30-lecie samorządu terytorialnego, to są rocznice, które są nam bardzo bliskie. Ale jestem absolutnie przekonany, że przez następne kadencje będziemy wspominali kolejną rocznicę roku 2020, kiedy to w Polsce po raz pierwszy w historii zostanie wybrana kobieta na urząd prezydenta Polski. Nasze codzienne życie, w którym chciałabym, żeby każdy z nas
Polsce czuł się dobrze, żeby czuł, że to jest jego miejsce, najwspanialsze miejsce do życia. I chciałabym także, żeby Państwo byli dumni ze swojego prezydenta, prezydenta, który przestrzega konstytucji, na którą ślubował, który szanuje obywateli swego kraju, czasami z nimi się nie zgadzając, nie wykluczający. Bo prezydent ma być prezydentem każdego z Państwa, każdego Polaka, a tego najsłabszego powinien otaczać jeszcze większą opieką niż wszystkich innych. Żeby... I chciałabym i marzę o tym, żeby Pałac Prezydencki to było takie miejsce, gdzie spotykają się ludzie i rozmawiają o sprawach trudnych, które ani rząd, ani parlament nie potrafi rozwiązać. Ale Polacy siadają do stołu, rozmawiają i dają pakiety rozwiązań, na przykład dotyczące ochrony zdrowia, dotyczące klimatu, naszego bezpieczeństwa informacyjnego. To są ważne zagadnienia. Jedna osoba tego nie zrobi. Można zrobić to tylko w porozumieniu. Musimy jako społeczeństwo na nowo umówić się, że pewne rzeczy robimy wspólnie, bo to są procesy na wiele, wiele lat. Jak nam się to uda, to na pewno będzie każdy mógł powiedzieć, a teraz zapraszam do rozmowy na wszystkie tematy. Kto pierwszy? No, najtrudniej pierwszej osobie, ale potem zobaczycie, nie będzie worek się rozsypie w pytaniach. A, kobieta zawsze się potwierdza. Dziękuję. Chciałabym wiedzieć, w jaki sposób... Mikrofon drugi. Chciałabym prosić o informację, w jaki sposób będziemy mogli jako ludzie mieć wpływ na decyzje kluczowe, czy będą jakieś referenda dla całego społeczeństwa, które będzie mogło decydować o kluczowych dla nas ważnych sprawach. Uważam, że w każdej sytuacji, kiedy ustawy, które, czy rozwiązania, które wchodzą z Sejmu, budzą wielkie kontrowersje społeczne, musi być referendum. Referendum to jest taki zabezpieczenie, żeby jedna czy dwie partie polityczne nie narzuciły swojego rozwiązania. Bo wiele ustaw przychodzi w konsensusie albo nie budzi masy społecznej, tam, gdzie to dotyczy spraw najważniejszych dla Polaka. Świat spraw dotyczących wartości, dotyczących światopoglądu, dotyczących na przykład spraw dotyczących naszego bezpieczeństwa, referendum. Nie zawahałbym się go użyć, kiedy będzie to budziło wielkie emocje społeczne. Bo tak naprawdę w każdym głosowaniu, w każdych wyborach Państwo pokazują, co jest dla Was ważne. Trzeba także od polityków wymagać tego, żeby potem pamiętali, że Was reprezentują i to przed Wami mają się rozliczyć z tego, co robili przez całą kadencję w Sejmie, czy na każdym innym urzędzie, czy samorządzie. Nie widzę. Następna osoba. Bardzo proszę Pani. Dzień dobry pani marszałek. Przepraszam. Ale pamiętajcie, jeszcze wiele pracy przed nami wszystkimi, więc pracujemy. Pani marszałek, chciałabym się dowiedzieć, jak pani widzi sprawę oświaty. Ponieważ no, bardzo dużo się dzieje wokół oświaty i obecnie rządzący sobie zdali sprawę z tego, że oświata jest bardzo ważna, skoro tak mocno zaraz na samym początku uderzono w oświatę. I oczywiście status nauczyciela. Dziękuję. To jest bardzo poważny problem, bardzo poważna sprawa. I nie ma spotkania, na której ten temat nie był podnoszony. I to z kilku powodów. Po pierwsze, słusznie pani powiedziała, że wychowanie, edukacja dzieci jest sprawą najważniejszą. To jest oczywistość i wszyscy wiedzą, że jakie będą szkoły, jacy będą nauczyciele, jak będą kształcone nasze dzieci. Od tego zależy przyszłość naszego kraju, Europy, w ogóle świata, jakimi będą ludźmi. To, co zrobiono w ciągu tych ostatnich lat, to rzeczywiście przeszło tsunami, które zniszczyło dobrze działającą machinę, którą można było poprawiać, ale to rozwalono całkowicie. Za to płacą dzieci, nauczyciele, za to płacą także rodzice i samorządy. Bo tak naprawdę na samorządy wzięły na siebie ciężar, żeby ten system, który rozwalono, pozwolił dzieciom chodzić do szkoły, żeby dzieci miały szkoły, do których mogą chodzić, żeby nauczyciele
mieli miejsca pracy. I oczywiście, jak w każdym systemie, bardzo potrzebne są pieniądze. Bo rzeczywiście samorządy, które dają wielkie subwencje na oświatę, nie mają tych środków tak dużo, państwo powinno tych pieniędzy przeznaczać więcej. Ale to jest jedna sprawa. Ale druga, nauczyciele muszą uzyskać wolność. Nauczyciele muszą być wolni, muszą, żeby mogli korzystać ze swojej wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Kierować do dzieci w taki sposób, jak uważają, że to jest najlepsze, bo dzieci się różnią, różne są środowiska, dzieci mają różne talenty. Nauczyciel musi się do tego dopasować, żeby w tych dzieciach obudzić tą chęć nauki, chęć działania społecznego, wspólnotowego, żeby wychować ich na ludzi, którzy będą mogli samodzielnie działać, samodzielnie szukać wiedzy. Do tego potrzebne jest uwolnienie nauczycieli, ale także danie im narzędzi. I na pewno tego nie zrobią politycy. Bo o tym mówiła Platforma i Koalicja Obywatelska. Potrzebna jest nowa Komisja Edukacji Narodowej. Trzeba na nowo usiąść do stołu, gdzie muszą usiąść specjaliści, nauczyciele, nauczyciele z praktyką, naukowcy, psychologowie. Pomyśleć, jak ułożyć te ramy, w których powinni się poruszać nauczyciele, żeby dzieci mogły być dobrze kształcone. Oczywiście politycy mogą być tam i słuchać tego, ale to nie oni powinni decydować, jak wygląda system nauczania i jak się uczy. Zadanie polityków jest tworzenie takich mechanizmów, żeby można było to, co się ustali wspólnie, zrealizować. To tak, mi się, tak to wyobrażam sobie. Dzień dobry, pani marszałek. Widzę. Pani marszałek, co z ustawą o kobietach rocznik 1953? To kolejny temat, który pojawia się na każdym spotkaniu. Jak pani wiedzą, pierwsza ustawa została przez Senat odrzucona. Została przygotowana przez Senat i jest w tak zwanej zamrażalce. Ja mam nadzieję, że już głośno o tym mówię, że uda nam się to wyjąć i spróbować przeprowadzić przez Sejm. Mam nadzieję, że to się uda. Przez Senat, dzięki temu, że w Senacie mamy większość, było to możliwe. Czekamy, kiedy to będzie w Sejmie. Wszystkie możliwe terminy się kończą, więc mam nadzieję, że wkrótce to zrealizujemy. Jeszcze w tym roku? No, to powinno być już zrobione dawno temu. Powinno być. Tak, ale mówię, że nie mamy większości w Sejmie, więc to nam trochę utrudnia. Ale to jest sprawa pilna do rozwiązania. Pani marszałek, czy możemy liczyć, tak jak to było obiecywane, że jeżeli faktycznie zostanie pani prezydentem naszym, to zadba pani o te nasze emerytury bez podatku, bo to jest dla nas bardzo ważne. Powiem państwu tak. Rzeczywiście także na wszystkich spotkaniach, jak rozmawia się z emerytami, mówią, bardzo nas cieszy, że dostajemy pieniądze. Każdy lubi dostawać pieniądze, ale my chcemy rozwiązania systemowego. Chcemy wiedzieć, że to nie jest uznaniowe, że to nie zależy od widzimy się takiej czy innej organizacji, czy takiego innego polityka, tylko że to jest na trwałe wpisane w zasady funkcjonowania systemu emerytalnego. I rzeczywiście rozwiązanie emerytura bez podatku jest najbardziej akceptowane przez emerytów w naszym kraju. I to jest jedna sprawa. A druga, na co także zwrócono uwagę, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że ciągle mówi się, że rośnie ubóstwo emerytów. Ale ono rośnie w momencie, kiedy odchodzi jeden ze współmałżonków. Nagle te dwie emerytury, które dawały możliwość funkcjonowania, tak, bo to nie są wielkie emerytury, ale dawało się żyć, jeżeli zostaje tylko jedna emerytura, nie ma szans na utrzymanie się, opłacenia za mieszkanie, za elektryczność, za lekarstwa. I jestem za tym, będę szukała takiego rozwiązania, jak jest w innych krajach europejskich, żeby było, żeby zapewnić samodzielne funkcjonowanie. Bo jeżeli państwo tego nie wspomoże i pozwoli samodzielnie funkcjonować, będzie musiała to robić pomoc społeczna, a to jest najgorsze, bo tu powinno działać system. Pracowali ludzie na swoje emerytury i powinni mieć prawo do godnego życia. Pani marszałek, mam pytanie jako były żołnierz zawodowy. PESEL ma każdy jak ma. Nikt nie może powiedzieć, że mogłem się urodzić później,
a urodziłem się teraz. Czyli nawet jako... sensowi trzeba zapracować, tak, i przeżyć życie. W związku z powyższym mam takie pytanie. Przyszła pani prezydent, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Co pani sądzi na temat zbiorowej odpowiedzialności, jaką się szykuje dla byłych żołnierzy zawodowych, obniżenie im wszystkim emerytur, bo wiemy, że taki projekt ustawy leży gdzieś tam w zamrażarce. I czy jako przyszła pani prezydent podejmie pani działania, żeby przywrócić emerytury wszystkim tym, którzy zostali za służbę w ludowej ojczyźnie, bo taką mieliśmy wtedy, prawda? Innej nie było Polski. Będą im przywrócone emerytury. Dziękuję. Przede wszystkim nie może być coś takiego w państwie prawa, w państwie demokratycznym, że jest zbiorowa odpowiedzialność. Każdy z nas... każdy z nas odpowiada sam za swoje życie, na to, co w tym życiu robił, jak się zachowywał. Już raz w Polsce nastąpiła weryfikacja, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, weryfikowano ludzi i wielu z nich przez wiele lat potem w tej nowej Polsce pracowali i służyli. Dlatego uważam, że ta ustawa, która została wprowadzona, jest wielce niesprawiedliwa. Część tych osób walczy o swoje prawa w sądzie, ale to nie może być tak, że państwo zapomina, że ważny jest każdy obywatel i że nie można ludzi wrzucać do jednego worka. To jest wielki błąd i to powinno być naprawione. Mariusz Pepoła, pani marszałek, przyjmując założenie, że przekona pani ludzi zdecydowanych, bo oni będą decydowali. Ale już też bym prosiła, żeby państwo mi trochę pomogli przekonywać mnie. Oczywiście. Zostanie pani pierwszą kobietą prezydent. Będziemy mieć taką sytuację, że prezydentem Polski będzie osoba reprezentująca poglądy liberalne, przestrzegające konstytucji, przestrzegające prawa. A z drugiej strony będziemy mieli rząd, który ma zupełnie inne podejście. Kompetencją prezydenta jest również polityka zagraniczna. Wspólnie z rządem. Wspólnie z rządem, to prawda. To prawda. I tu właśnie jest ten dźwięk. Jaką ma pani wizję odbudowy tak potężnie zrujnowanego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej? Jak słusznie pan zauważył, nie będzie to łatwe, szczególnie kiedy rząd reprezentuje na razie zupełnie inne podejście do polityki zagranicznej, która moim zdaniem jest naprawdę zanikająca. Bo polityka polega wtedy zagraniczna, kiedy jesteśmy partnerem do rozmów, kiedy z nami się rozmawia, kiedy wspólnie wypracowuje się rozwiązania. W tej chwili z bardzo silnego miejsca, jakie zajmowaliśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy na marginesie tak naprawdę. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego my wszystko wetujemy, niczego nie chcemy i mówimy, że jesteśmy wyjątkowi. Musimy tłumaczyć, że to nie Polska się zmieniła, bo Polacy są tacy, jacy byli, to po prostu rząd podjął takie, a nie inne działania. I że my, Polacy, jesteśmy inni i chcemy zupełnie inaczej się zachowywać. To po pierwsze. Po drugie, trzeba rozmawiać z Unią Europejską, pokazywać możliwości współpracy z Polską, ale cała Europa, kraje nasze sąsiedzkie, także powinniśmy z partnerami rozmawiać. Potrzebujemy rynku zbytu dla naszych przedsiębiorców, dla naszych rolników, dla naszych towarów. Jeżeli się na cały świat obrazimy, nikt od nas niczego nie będzie chciał kupić. Prezydent ma tutaj możliwość, bo przecież także kraje azjatyckie są w tej chwili bardzo ważne. Cała Europa szuka tam możliwości robienia interesów, korzystania z tak wielkich rynków zbytu, także z przemysłu, który tam funkcjonuje. Więc trzeba rozmawiać, jeździć, przekonywać. Nie można się na nikogo obrażać i trzeba pokazywać, że jesteśmy odpowiedzialni, że jeżeli na coś się umawiamy, to dotrzymujemy słowa. A prezydent może być ambasadorem zarówno polskich przedsiębiorców, co powinien robić, ale także polskiej nauki, polskiej kultury i w ogóle całej Polski. Ale to musi być oparte na merytorycznej rozmowie, na dialogu i chęci współpracy. I nie możemy się na nikogo obrażać, po prostu. Trzymać kadry, które, no wiemy, że jesteśmy na przedostatnim czy trzecim od końca miejsca w Europie. Jeśli chodzi o zarobki, one są stale coraz lepsze. Nie mogę powiedzieć, że bardzo złe, ale one w stosunku do tej granicy zaraz od zachodu są 2,5 i 3-krotnie mniejsze. I pewnie pani marszałek wie, że cała jedna akademia zaraz po zakończeniu wyjeżdża ilościowo, jeśli chodzi o lekarzy, na zachód, ponieważ tam są dalej, poza tymi, że są te pieniądze do
miejsca pracy, u nas miejsca pracy są, ale nie ma pieniędzy i stale ten deficyt po prostu się pogłębia. Dziękuję. Rzeczywiście to jest bardzo poważny problem, ale to jest problem, o którym trzeba mówić nie w perspektywie jednej kadencji, bo to jest problem, który trzeba rozwiązać i przygotować rozwiązania na wiele lat. Mówi pan o kadrach, samo kształcenie lekarzy czy pielęgniarki, to jest wiele lat. Od wielu lat brakuje w Polsce lekarzy i rząd Platformy PSL-u zwiększył ilość miejsc na uczelniach medycznych, a ci lekarze jeszcze nie skończyli jeszcze uczelni. Dopiero to nastąpi. Więc trzeba zastanowić się, co zrobić w tej chwili, jak to usprawnić, jak poprawić funkcjonowanie ochrony zdrowia, ale trzeba usiąść do stołu. I także mówię, to musi być bardzo poważny stół, gdzie usiądą lekarze, pacjenci, służby, pielęgniarki, menadżerowie ochrony zdrowia, bardzo szeroka grupa ludzi, którzy wypracują program, plan, jak dojść do tego, jak sobie Polacy wyobrażają tę ochronę zdrowia, nie w ciągu jednej kadencji, bo tego nikt nie zrobi. Tego się nie da zrobić, bo jeżeli mówię, kształcenie lekarza to jest tyle lat, więc możemy planować większą ilość lekarzy dopiero w naszym kraju za kilka lat. Trzeba usiąść i przygotować krok po kroku, co chcemy robić i umówić się, że to nie będzie robione tylko na jedną kadencję, potem ktoś przychodzi, to wszystko wywraca do góry nogami. Krok po kroku tworzymy dobry system. W tej chwili możemy zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, bo ja o tym mówiłam w sobotę na konwencji, ponieważ jest budżet zrównoważony, mamy dobrą koniunkturę gospodarczą, to może nie trzeba odkładać tego 1% PKB na ochronę zdrowia na jakiś nie wiadomo jakiś lat, tylko trzeba spróbować to zrobić w 2021, żeby to był silny zastrzyk pieniędzy, żeby pozwolić, żeby to się zaczęło lepiej funkcjonować. Ale to musi być działanie. Ale to nie działanie. A my potrzebujemy umowy i programu szerszego, perspektywicznego, żeby to wszystko, co było zmieniane, poprawiane, wyprostować i zrobić program na wiele, wiele lat, żebyśmy mogli powiedzieć, że oczekujemy, że w 2030 roku osiągniemy taki poziom ochrony zdrowia, o jaki marzymy, jaki chcielibyśmy, żeby był i na jaki nas po prostu stać. Tak sobie to wyobrażam. A są jeszcze doraźne rzeczy. No, lekarze nie mogą tyle czasu poświęcać na biurokrację, bo skoro jest ich tak mało, to powinni swój czas poświęcać na pracę z pacjentem. To wszystko powinno być robione i to może być robione. Trzeba znowu przywrócić nocną i świąteczną pomoc lekarską, żeby szpitale na SOR-ach mogły naprawdę ratować ludzi, a nie zajmować się przypadkami, których mógłby zająć się lekarz właśnie w takim przychodni. To jest taka bieżąca sprawa, którą można zrobić, jeżeli chce się ułatwić Polakom życie, ułatwić lekarzom pracę, żeby to normalnie funkcjonowało. I można wrzucić, co powtarzam od kilku tygodni, 2 miliardy na onkologię w naszym kraju, bo te pieniądze leżą i tam się powinny znaleźć, a nie w telewizji, bo tam te pieniądze zostaną na pewno zbawione. Jeszcze uratują życie wielu, wielu, wielu osobom, bo Polacy powinni mieć takie same szanse leczenia takimi samymi metodami, jak pacjenci w Europie. Żyjemy w Europie i to prawo powinno być także u nas działać. Powinniśmy leczyć się tymi samymi lekami i w taki sam dobry sposób. Potrzebujemy mieć media publiczne, żeby mówiły prawdę. To jest niezbędne, bo ja Państwu na każdym spotkaniu mówię o tym, że nikt 500+ w naszym kraju nie ruszy. Ani ja, ani moja formacja, nie wiem, czy ktoś by chciał to zrobić. To jest umowa społeczna. Umówiliśmy się, że Polacy dostają te 500+ i nie można takich umów zrywać i tego niszczyć, bo Polacy muszą mieć zaufanie do Państwa. Państwo musi jednak kontynuować pewne rzeczy, na które się umówiło z obywatelami. I za każdym razem słyszę, że ja zamierzam to 500+ zabrać. Nie, nie zamierzam i nawet dzisiaj powiedziałam, że jeżeli jeszcze raz usłyszę w mediach,
że to zamierzam zrobić, skieruję sprawę do sądu. Nie można tak kłamać. Panie marszałek, ja mam bardzo krótkie i konkretne pytanie. Jaki jest pani stosunek do Narodowych Bohaterów Żołnierzy Wyklętych i do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych? Dziękuję. Nasza historia jest bardzo skomplikowana, ciekawa, ale ma trudne momenty. I przez wiele lat zapominano o Polakach, którzy po II wojnie światowej walczyli z systemem. Byli tam ludzie świetni, jak na przykład profesor Bartoszewski, ale byli tacy ludzie, o których historia dobrze nie mówi. Wiemy, że to nie byli prawdziwi bohaterowie. Dlatego jeżeli mówimy o żołnierzach wyklętych, ja nie lubię tej nazwy, jeżeli o nich mówimy, to powinniśmy mówić prawdę, że byli tam ludzie wyjątkowi i byli też ludzie, którzy nie zasługują na to, żeby wnosić ich na piedestał. Jeżeli mówimy o polskiej historii, to powinniśmy mówić prawdę i o historii powinni mówić historycy, opisując, jak to miało miejsce, a nie tworzyć mitów i legend. Bo społeczeństwo jest wtedy silne, kiedy mówi prawdę o swojej historii, a naprawdę mamy tyle rzeczy, z których możemy być dumni, że jeżeli przyznamy się czasami, że coś było nie tak, to pokaże tylko naszą siłę, a nie słabość. Przeciwstawiali się wtedy komunistom. Ja to rozumiem, ale musimy to rozgraniczać. A w tej chwili przez taką nachalną propagandę nie możemy mówić prawdy o historii i robimy krzywdę prawdziwym bohaterom tamtych czasów, równując jak z tymi, którzy dokonywali na przykład mordów na ludności cywilnej. Dziękuję. Pani marszałek, jak wiadomo, prezydent Polski ma w swoim orężu inicjatywę ustawodawczą. Czy pani jako przyszły prezydent ma już jakąś taką wizję, wyobrażenie, w jakich na przykład dwóch, trzech obszarach byłaby pani w stanie skorzystać z tego przywileju, czy inicjatywy ustawodawczej? Inaczej mówiąc, jakie są takie trzy ważne dla pani dziedziny, którymi mogłaby pani zająć się jako przyszły prezydent za pomocą tejże inicjatywy ustawodawczej. Dziękuję. To są właśnie cztery bardzo ważne sprawy. Musimy uporządkować system prawny w Polsce. Musimy przywrócić zgodność tych instytucji z polską konstytucją. Musi być wszystkie wybory przyjęte, dokonane zgodnie z polską konstytucją i sprawiedliwie. Ten system trzeba naprawić. Jest to bardzo trudne bez zgody parlamentu, ale prezydent może przyjąć ślubowanie od tych trzech sędziów wybranych zgodnie z konstytucją i może nie podpisywać, może zawetować każdą złą ustawę, która dalej by ten system pogarszała. To musimy odbudować i tego za nas nikt jako Polaków nie zrobi. Musimy sami doprowadzić do tego, żeby ten system był spójny, znowu zgodny z polską konstytucją, bo niczego innego nie zbudujemy, jeżeli to będzie tak rozmontowane. Drugie, bardzo dla mnie ważne są sprawy związane z ochroną zdrowia i mówiłam, że chciałabym, żeby właśnie w takim porozumieniu, dyskusji wypracować rozwiązania systemu na wiele, wiele lat. Ale nie zrobię tego sama, bo chciałabym po konsultacjach wypracować to wspólnie z lekarzami, pielęgniarkami, specjalistami od zarządzania szpitalami, bo to trzeba zrobić całościowo. Mówiłam w sobotę na konwencji Platformy, że ja chciałabym złożyć, już ja jako ja samodzielnie, ustawę, która pozwoli doprowadzić do tego, że każde polskie ciężko chore dziecko będzie miało zapewnione najlepsze leczenie. Na Facebooku, ale to nie może być tak. My Polacy jesteśmy bardzo szczodrzy i pomagamy. Rzeczywiście setki tych operacji ratujących życie dzieciom się udają, te dzieci potem normalnie funkcjonują. Ale nie może być tak, że rodzice wyrywają sobie włosy z głowy i stawiają w głowie, a państwo tutaj nie działa. Musi być system, że te dzieci dostają wsparcie od państwa i to jest możliwe w naszym budżecie i to jest możliwe do wykonania. I chcę taką ustawę, bo nie wyobrażam sobie, żeby ojciec albo matka zostawał z chorym dzieckiem.
samo i z internetem liczyło na wsparcie państwa, które jest zawsze wspaniałe i dziękuję za naszą taką łatwość dzielenia się z innymi ludźmi, ale państwo powinno być odpowiedzialne za to. I jeszcze zakończę. Wszędzie tam będę wychodziła z ustawami, kiedy będę widziała, że rząd ani Sejm nie są w stanie rozwiązać problemów, o których mówią Polacy. Bo wtedy prezydent powinien z tego prawa swojego korzystać. Kiedy widzi, że to, co powinno działać, bo tak naprawdę ustawy powinien przygotowywać rząd, one powinny być skonsultowane społecznie, powinny być policzone i wtedy zatwierdzane. Jeżeli to nie działa, to wtedy powinien brać się za to prezydent właśnie wspólnie z dialogiem z Polakami. Trzeba przywrócić znowu znaczenie Rady Dialogu Społecznego. Tam pracodawcy, pracownicy i rząd powinni decydować o sprawach ważnych dla naszej gospodarki. To się nie dzieje. Więc zaczynamy od wspólnego wypracowywania rzeczy, a potem wchodzi w to prezydent. Pani prezydent, pozwolę sobie w tym momencie przerwać pani na chwilę, ale... Jakie kryty? Pani marszałek, otóż mamy sytuację taką, było kilka tematów tutaj podejmowanych, które ocierają się o samorząd, ale żeby nie powiedzieć, że większość tematów dotyczy samorządu. Życie dotyczy. Życie, tak. Moi drodzy, nie wiem, czy macie świadomość, 8 marca będziemy obchodzić 30. rocznicę podjęcia chyba najlepszej ustawy, jaka trafiła się w Polsce po przemianach, ustawy o samorządzie. Panie marszałek, padły słowa o tym, że samorząd jest teraz demolowany nie przez samorządowców, ale przez rządzących. Nie rozumieją go, zawłaszczają, obcinają nam pieniądze, dokładają zadań. Tak się składa, że jestem szefem struktur samorządowych w Wielkopolsce, reprezentuję wielkopolskie samorządy. Stąd też, nie siedzimy też jako samorządowcy za założonymi rękoma, nie oczekujemy, że ktoś za nas coś zrobi. Wzięliśmy sprawę w swoje ręce tu w Wielkopolsce, która często jest przykładem wielu pozytywnych działań. I zwołaliśmy kongres, nadzwyczajny kongres samorządowy. Chciałbym pani marszałek przekazać tezy tego kongresu. Tu jest napisane to, czego oczekują, czego pragną samorządowcy i ich mieszkańcy. Szanowni państwo, tu jest napisane to, co nam potrzeba, aby być samorządnym, samodzielnym, aby nadal móc stworzyć to, co dla Polski jest najważniejsze. Polską samorządność. Pani marszałek, mam nadzieję, że po 24 maja, już w czerwcu, te tezy z pani rąk zaczną spływać do samorządów w postaci dobrych przepisów i pilnowania i przede wszystkim tego, aby pani była przyjacielem wszystkich samorządów w całej Polsce. Nie tylko Polaków, ale też wszystkich samorządów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że samorządem zgadzam się. Się udało i dlatego Polska tak wygląda, jak wygląda. A oprócz samorządów dzięki pracy Polaków każdego dnia, bo tak wszyscy mówią, zmieniamy, ale to każdy z nas codziennie robi to, że nasz kraj jest coraz piękniejszy, coraz wspanialszy i że możemy być z tego dumni. Pani marszałek, pan Radczak, tutaj z tej strony. Tak, dobrze, bo lubimy. Jestem ojcem trójki dzieci, niestety Marlena nie jest matką tych dzieci, bo na sali jest Rafał i mąż, ale nie o to chciałem pytać. Tym bardziej, że jest to moja żona również. Pani marszałek, z 30 lat mojej kariery zawodowej, 20 lat pełniłem funkcję dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Przez ostatnie kilka lat, 5, może 6, obserwowałem bardzo dziwne, w zasadzie niepokojące zjawisko. Wiele spośród uzdolnionej młodzieży kończących szkołę ze świetnym wynikiem, nie było stać na to, żeby kontynuować studia w dużych ośrodkach akademickich. To bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin zostało w jakiś sposób zaburzone. To był jeszcze jeden student, to było ok, ale zdarzały się sytuacje, kiedy musiało być dwoje dzieci na studiach. Podejmowali bardzo trudne, drastyczne decyzje o tym, że nie będą dalej się kształcić, pójdą do pracy. Wśród tych wielu zalet, o których tu dzisiaj mówiliśmy, o kolejącym oświacie, o służbie zdrowia, o wsparciu rodzin, czy jest jakiś pomysł na to, żeby pomóc właśnie takim dzieciom, takim rodzinom, żeby mogły zapewnić to, co jest dla nich najważniejsze, priorytetem, czyli wykształcenie swoich dzieci, dobry start w przyszłość? Czy mamy na to jakąś propozycję?
To jest kilka możliwych rozwiązań, ale na pewno powinno być wsparcie finansowe dla dobrze uczących się młodzieży na studiach, tak jak jest to na świecie. Dobrze? Przed przyjściem tutaj na spotkanie z Panią rozmawiałam z moimi serdecznymi przyjaciółmi z Oslo, którzy prosili o przekazanie również Pani Marszałek wyrazów szacunku i zapewniają, że będą na Panią głosować. Dziękuję. Żeby ten następny dzień był przepiękny, taki zwycięski.